Dobra, dzisiaj będzie taki, powiem to tak, w ten sposób, może inaczej. Dzisiaj upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli będzie test słuchawek Bluetooth, które podłącza się do telewizora przez tutaj ten, który ma USB, i test kamerki Microsoftu Livecam Studio, którą kupiłem na OLX-ie. Niestety była uszkodzona. Naprawiłem ją, wyregulowałem obiektyw. I za tą usterkę, co była w tej kamerce, gościu mi zniżył 15 zł. Także wydałem na nią w sumie 70 zł za Microsoft Live Cam Studio. Ale dobra, przejdźmy do głównego dania, jakim jest Blue Audio, słuchawki Bluetooth bezprzewodowe, jak sama nazwa mówi, Bluetooth. I powiem wam tak, dostałem je w pracy od pewnej osoby, która po podłączeniu do telewizora nie mogła je, jakby to powiedzieć, no nie wiem, sparować, uruchomić. Powiedziała, że nie działają. A generalnie to jest tak proste, żeby one ze sobą zadziałały, że no nic prostszego chyba nie ma. Polega to na tym, że słuchawki muszą być włączone, nie mogą być sparowane. Znaczy, w zasadzie najlepiej, jak nie będą sparowane z jakimkolwiek innym urządzeniem Bluetooth. Czyli słuchawki mamy włączone. Podłączamy to do telewizora pod wejście USB. Podłączamy jacka do wyjścia z telewizora słuchawkowego. No i tutaj zacznie nam migać dioda na niebiesko. Bierzemy słuchawki. Włączamy je przyciskiem Power. Tu jest przycisk Power i usłyszymy głos po angielsku Power On. Po tym komunikacie jest chwilka jakaś, nie wiem, z 10 sekund. No i klientka mówi Pairing Complete, czyli parowanie zakończone. Jak zakończy parować, tutaj dioda zmienia swój status, wtedy świeci na ciągło albo miga po prostu wolniej na niebiesko. I tym sposobem mamy słuchawki już sparowane z tym urządzeniem, które z telewizora przesyła nam dźwięk. Po analogu tu idzie wszystko, a potem idzie już cyfrowo, prawda, przez bezprzewodową łączność. I co? Jestem w szoku, jakie te słuchawki mają zasięg. One były kupione u Chińczyka na AliExpressie. Nie mam jeszcze do nich linka. Ale będę miał na 100%, bo sam sobie będę chciał kupić te słuchawki. Generalnie zasięg miałem w każdym miejscu w pokoju. Może nie mam dużej chaty, ale był wszędzie i to jest najważniejsze. Poszedłem do ubikacji. Myślę sobie, ok, jest zasięg, super, grają fajnie. Myślę sobie, zamknę drzwi od ubikacji. Zamknąłem drzwi od ubikacji. Dalej grają, żadnej przerwy. Myślę sobie, dobra. Jak jesteście takie kozaki, no to wejdziemy do kabiny prysznicowej. Wszedłem do kabiny prysznicowej, to już jest naprawdę najdalszy zakątek mieszkania w porównaniu do tego odbiornika, który znajdował się u mnie w pokoju. Grają dalej. Żadnego zniekształcenia dźwięku, nic. Myślę sobie, ok, jak zamknę drzwi od kabiny prysznicowej i będzie dalej bez żadnego przerywania, kupuję je. Zamknąłem, grały cały czas pięknie. Także ja jestem przekonany do nich i na pewno sobie je prawdopodobnie sprawię, bo zadowalają mnie. Jeżeli chodzi o dźwięk, dużo basów jest. Bardzo dobrze wyciszają. Praktycznie jak się je nałoży na uszy i puści jakąś tam muzyczkę, to nie słyszymy, co się dzieje wokół nas. Tak jakbyśmy weszli do jakiejś komory. Kurczę, nie wiem. W której nie ma w ogóle żadnego dojścia z otoczenia dźwięku. Gąbki są, no nie są jakieś takie, może audiofilskie, ale jak za tą cenę, no nie wiem, prawdopodobnie gdzieś one kosztują w granicach 100 zł, 80 jakoś tak. To jest wykończenie bardzo fajne. To jest jakby taka skórka. Fajnie leżą na głowie. No i mówię, do ucha się dopasowują. Superancko i wyciszają bardzo dobrze. Także tutaj jestem pod wielkim wrażeniem, pozytywnym.
na plus tych słuchawek. Z przycisków mamy tylko power i głośniej, ciszej. Co najlepsze jest, nie potrzebujemy tak naprawdę tego, żeby te słuchawki używać jako Bluetooth. Każde urządzenie, które wysyła dźwięk przez Bluetooth, może być sparowane z tymi słuchawkami. To możemy gdzieś na bok sobie odłożyć, możemy sparować je z telefonem lub z jakimś innym urządzeniem, które po prostu wysyła dźwięk przez Bluetooth. Co do tego, to też nie musimy podłączyć bezpośrednio do telewizora, który ma USB. Wystarczy, że zasilimy to przez powerbanka. Przez jakieś, nie wiem, inne urządzenie, które ma możliwość wysyłania prądu przez USB-ka. I wtedy takie coś możemy sobie gdzieś podłączyć do jakiegoś innego urządzenia, które wysyła dźwięk i też będzie nam to przesyłało dźwięk do słuchawek. W zasadzie tak sobie dalej pomyślałem, że ten audiotransmitter można wykorzystać praktycznie w każdym telewizorze, który ma wyjście słuchawkowe. Niekoniecznie musi posiadać wyjście USB, bo to wyjście USB służy tylko i wyłącznie do zasilania tego. Także ja mógłbym wykorzystać sobie coś takiego. Załóżmy, że mam telewizor bez USB, jakiś starszy model. Biorę. Wystarczy taka ładowarka z takim wejściem. Do takiej ładowarki podpinam tego transmitera. Wpinam sobie gdzieś tam w gniazdko. Kwestia długości kabla, który będzie wychodził od telewizora do tego urządzenia. No ten kabelek to jest króciutki, on ma gdzieś 40 cm. No, 40 cm, także nie jest długi. Także jakbyśmy mieli gdzieś dalej te wejście słuchawkowe od całego tego nadajnika, no to musimy mieć długi kabel po prostu jacka 3,5 na 3,5 mm. Kabelka, ostrość, ok, łapie, spoko. Także tu mamy jeszcze przycisk na tym audiotransmitterze, antenkę, którą możemy sobie zginać pod kątem 90 stopni lub tak wyprostowaną. Możemy ją wykręcić. Nie pamiętam, jak się nazywa te złącze. A to są takie te standardowe od Wi-Fi antenek. No i sobie dla lepszego zasięgu podłączamy antenę. Praktycznie możemy też antenę jakąś inną podłączyć, która by pasowała, ale się. Aha, dobra, to się już kręci. No, także tak to wygląda. 80 zł za te słuchawki, zasięg w każdym miejscu, dźwięk zarąbisty, wygłuszają super, są wygodne. Ja jestem za. I mówię, jak tylko będę miał kasę, to składam zamówienie na takie słuchawki, bo już sobie je przetestowałem z telewizorem. Mam LG-ka, który ma też Bluetooth. Nawet testowałem bez tego, po samym Bluetooth z LG-ka. I powiem wam, dźwięk, kryształ, kryształ. Włączyłem YouTube'a, to już w ogóle był szok. Gościu jakiś tam na kanale coś tam opisywał, to dochodziły jakieś takie dźwięki z jego otoczenia, nie wiem, coś tam, takie jakieś trzaski, coś uderzało o stół. To było tak wyraźne, tak jak jakbym tam stał koło niego. Także ja jestem jak najbardziej za tymi słuchawkami. Na pewno są jeszcze inne modele jakichś innych firm, które też są super, ale mi to odpowiadają. I co jest jeszcze lepsze? Gdzieś widziałem na YouTubie opis tych słuchawek i w komentarzach czytałem, że są jakby dwie wersje tych słuchawek. Jedne są z jakąś tam funkcją TMS. Nie pamiętam dokładnie tego skrótu, ale tam pisali, z tego co zrozumiałem, to chodzi o odszumianie czy coś takiego. Być może te są z tą funkcją. Nie mam pudełka do tego. Musiałbym tego pana się zapytać, który mi te słuchawki dał, żebym je sprawdził, czy one działają. I wtedy bym wiedział, ale grają czyściutko po Bluetooth. Nie wiem dokładnie, jaki to jest protokół po sparowaniu z moim LG-kiem, z tymi słuchawkami. Nie wiem, jakie one mają dokładnie, czy 4.1, czy jakiś może nowszy ten protokół Bluetooth, ale grają czyściuteńko. I co jeszcze lepsze? Pokażę wam jeszcze
taką ciekawostkę na koniec tego nagrania. Wezmę taki bajer, który sobie kiedyś kupiłem na AliExpressie. Podstawowa wersja, najtańsza. Zobaczycie, ile pobiera to prądu po podłączeniu do USB. Odłączyłem. 0,2, 0,5. O, nawet wam pokażę, jak je się paruje. Widzicie? Miga teraz ta dioda na niebiesko. Biorę słuchawki. No proszę, na koniec będzie pokaz, jak się je paruje. Tylko nie kostrość złapie. O jest. Biorę słuchawki. Wciskam power. Power on, powiedziała. Czyli co, nie mówcie, że musi dźwięk lecieć, żeby je sparowało. Dobra, zrobimy mały test na razie. Wezmę sobie telefon, włączę YouTube'a. Albo inaczej. Włączę sobie tego YouTube'a. Close. Iron Maiden. Dobra, tu mi mu zaleci. Podłączam słuchawki. No na razie nie sparowało. Jeszcze raz spróbuję. Voice dialing, ona powiedziała teraz. Voice dialing. Power off. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Power off, włączyły się. Power on. No powinny się sparować. Czyli być może coś jest na rzeczy, że mówił, że nie chcą się sparować. Dobra, zrobimy inaczej. Odłączę je. Teraz są słuchawki włączone i podłączę. A, widzicie? Wyszło coś w praniu. Zobaczmy sobie w opcjach Bluetooth telefonu. Ten monitor. To są słuchawki. A jeszcze zobaczymy, czy coś wykryje. Wam pokażę tutaj. Ten monitor. I mamy drugie. Ten monitor 17e. Może ja sobie usunę. Da się usunąć. Dobra, wyłączę Bluetooth. Włączyłem Bluetooth. Jeszcze raz próbuję wyłączyć. Voice dialing. Po dłuższym przytrzymaniu mówi power off. Czyli takie krótsze przytrzymanie, ono mówi voice dialing, power off. Dobra, jeszcze raz je włączę. Power on. Może coś z anteną jest. No, nie chcą się parować. Czyli coś jest faktycznie nie tak, bo powinno się sparować. A jak przytrzymam dwa tutaj.
Aro. Dobra, jeszcze raz próbuję przycisnąć. Power on. No nic, zasilanie mają. Nie chcą się parować. Ciekawy temat. Zrobimy coś innego. Zobaczę na tym zasilaczu. Idzie pół ampera. Znaczy pół ampera, 0,5. 0,05 miliampera. Spróbuję coś innego jeszcze zrobić. Odłączę to. A to nie ma różnicy raczej. I podepnę pod tą. Druga. Oj, zdanie, dobra, wyłączę je. Power off. Coś nie gra. Tylko nie wiem, o co chodzi. Czy w antenie? Może ja sobie wyjmę te. Czy antena może gdzieś nie ma styku? Ale wiecie co? Jakąś pół godziny temu, jak wziąłem to, zacząłem tym trzęść, to coś tam w środku latało. Tak jakby jakiś element odpadł od płytki. I być może ten element po prostu. Tu mam YouTube'a włączonego. Cały czas mu zagra. Jeszcze raz włączę je. Power on. Dobra, rozumiem, gdzie popełniłem błąd. Tak jak mówiłem, te słuchawki nie mogą być sparowane z jakimkolwiek urządzeniem. Zapomniałem, że. O, no, nawet mi na telewizorze wyskakuje informacja: urządzenie te monitor chce nawiązać połączenie. Czyli jakby telewizor przechwycił połączenie z tymi słuchawkami, i ja teraz nie sparuję z tym urządzeniem. Muszę nacisnąć nie. I w opcjach telewizora wyłączę. Wyłączę Bluetooth. Znaczy usunę te urządzenia. Wyjście dźwięku. LG Sync Bluetooth. Wybierz urządzenie. Ten monitor jest. Aha, włączę je. Muszę je włączyć, wiecie? No to jest taki właśnie mały power off. Dobra. Jak je wyłączyłem, dopiero w LG-ku mogę usunąć urządzenie. Rozłącz, tak, brak sparowanych urządzeń, dobra, ja sobie teraz z telewizora przełączę dźwięk na wyjście z głośników, budowany głośnik, dobra, ja już mam je odłączone od telewizora, bo one się łączyły z telewizorem, teraz włączam power on. I zobaczycie, co się będzie działo z tą diodą. Power on. Ready to pair. Pairing. Pairing completed. Widzicie? Są sparowane. Teraz. A kodu wam nie będę pokazywał, dlatego mam odcisk palca. Iron Maiden. Grają. Maximum volume. Grają. Czyli jest wszystko ok. Zakończenie będzie takie. Słuchawki działają. Po prostu nie parowały się, ponieważ je wcześniej sparowałem z telewizorem, a nie mogą być tak sparowane. Muszą być jakby wyparowane. Głupio to zabrzmi, ale muszą być rozłączone z poprzednim urządzeniem. Lepiej posuwać wszędzie tam, gdzie się je łączyło z jakimś urządzeniem Bluetooth. I wtedy
Łączność, parowanie przychodzi bez żadnego problemu. No same się parują po prostu. Wyłączę je teraz. A długi będzie filmik. Power off. Nie. Ona coś mówi. Voice dialing. Power off. Voice dialing. Czyli to chyba chodzi tutaj jeszcze, że mają taką funkcję do przechwytywania, nie wiem, połączeń telefonicznych. Chyba tak, bo nawet tam w opcjach było. Tutaj na telefonie, jak sparowałem je przez Bluetooth, były chyba trzy opcje jakieś, jako że wszystkie tutaj dźwięki z telefonu będą przechodziły na słuchawki, czyli jakbym dostał maila na telefonie, to na słuchawkach usłyszę jakiś tam dźwięk, tak? I jeszcze tam było chyba do właśnie do telefonu coś. Teraz łączę jeszcze raz. Power on. Patrzcie na diodę. O? No? Pyry? Compare? Pairing completed. No, czyli troszeczkę musiało tam potrwać, zanim tam wyszukało to urządzenie się nawzajem. No i działa, muzyka leci. Widzicie? Z telefonu. Także można to podpiąć pod wszystko, co ma wyjście jacka mini 3,5 mm. Nawet pod takie urządzenia, które mają mniejszego jacka, tylko musimy mieć przejściówkę, nie? Akurat tu mam jakąś, akurat leżała przejściówka do czegoś tam. No. Także ja już na tym zakończę filmik. Tu wszystko działa bez problemu. Tylko ja wcześniej nie pomyślałem, że one nie mogą być sparowane. Długi filmik, ile to już nagrywam? 20, 30, nie, 22 minuty. No, 22 minuty na temat słuchawek. Nie wiem, czy to w ogóle ktoś dotrwa do końca, ale niech będzie na tym YouTubie, może ktoś będzie miał taki problem z takimi słuchawkami, to będzie wiedział mniej więcej, o co będzie tam chodziło z tym wszystkim. Jak coś, piszcie w komentarzach, macie jakieś pytania, ja postaram się wam na wszystko odpowiedzieć. Na tym kończę, pozdrawiam, życzę wszystkim miłego dnia.